Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na kolejną rundkę speedruna. 252 ranking. Przypominam, gram do 10 porażek. Tych porażek na koncie mam już 3. No i gram na 10 minut. Komentuję partie, komentuję plany. Zaczynałem od rankingu 300. Więc jedziemy. Wow! 2.342. No to jest absolutny rekord do tej pory, jeśli chodzi o największy ranking przeciwnika w speedrunie. Proszę tylko zrób posunięcie, bo jeżeli nie zrobi przeciwnik posunięcia. To przerwie grę. Na szczęście zrobił. No dobra, powalczmy. Jest skoczek na F6. No to chyba grajmy klasycznie swoje debiuty póki co. Posunięcie C4. Zobaczymy, jaka reakcja jest. G6. Jak zagram skoczkiem, to albo będzie Greenfield poprzez ruch D5 albo goniec G7. Obrona królewsko-indyjska. Jest obrona królewsko-indyjska. Dobrze. W tym układzie. Zagramy sobie po prostu E4, nie z planem E5 absolutnie, ten plan jest zły. Deszę się nastąpi prawdopodobnie i teraz pytanie, jaki plan wybrać, no bo mogę zagrać klasycznie skoczek, goniec e, i tak dalej, a potem goniec E3 może, może zagramy po prostu klasycznie. E, dobra, gramy skoczek na F3, nastąpi Roszada, goniec E2, tutaj się nie trzeba nawet zastanawiać, wie, więc gramy dosyć szybko. Choć te 6 ruchów i tak zajęło 30 sekund. No dobra, jest skoczek na D7, tak? Oczywiście grają i teraz chyba zagramy goniec na E3. Jeżeli dostanę tutaj strzała, no to powiedzmy, zagram gońcem tu. Ok, jest posunięcie E5. W tym wypadku gram D5. Chcę trzymać mocniejsze centrum. Tutaj, oczywiście, taki ruch istnieje. Goniec G5 jest ruchem raczej obowiązkowym. F6 może nastąpić. Wtedy zagram sobie tutaj gońcem. Prawdopodobnie mogę też zagrać, nawet na C1. Na D2 też się takie ruchy widziało, ale myślę, że. Bardziej bym chciał zagrać gońcem na H4, dlatego że jeszcze nie mam roszady. E, sprowokuję gościa do takiego posunięcia, które nie jest wykonane w tym momencie. Teraz pytanie: e, Jak on zagra tu? Ja zagram tu, nic się nie dzieje. F5 ewentualnie jest ok. Tutaj chyba trzeba zagrać skoczkiem na D2. Raczej na pewno. Goniec tutaj dobrze sobie działa, jest ruch G5, oczywiście, goniec na G3 tutaj F5 jak najbardziej jest ruchem możliwym i tutaj chyba trzeba zagrać po prostu F3 choć z drugiej strony wydaje mi się, że bicie jest całkiem w porządku. Tak, zrobimy bicie. Zrobimy bicie. Jeżeli skoczek wybija i wybije mi gońca, to się nic nie dzieje. Ja tutaj wstaję sobie skoczkiem bardzo fajnie na polu E4. I Jeszcze nie mogę tutaj ruszyć. On chce wybić gońcem. Bardzo, bardzo, bardzo sprytnie gra mój przeciwnik. Teraz jest takie pytanie kosmetyczne, czy taki ruch mi coś daje. Bo mogę oczywiście zagrać tu. On mi walnie tu. Nie, nie walnie, bo pionek leci, więc gram tutaj. Tak, gram tutaj. On to wybije. Prawdopodobnie ja wybiję i wtedy zagra gońcem, bo Hetman będzie bronił pionka. Tak też się dzieje. Ale zagram sobie na przykład goniec D3 i będę tego skoczka bronił w ten sposób. Dobra. I teraz moim planem będzie na przykład zagranie Hetman C2. Dobra, jest ruch G4. W zasadzie chyba krótka roszada jest tutaj. Jakimś pomysłem. Teraz się tak zastanawiam, czy, czy grać krótką, czy grać tak i w długą iść, ale długa chyba jest zbyt ryzykowna, tak mi się wydaje. No jeszcze się chwilę zastanowię, jak tutaj ten problem rozwiązać, bo mogę też tak zagrać, ale nie chciałbym otwierać takiego ruchu E4 w pewnym momencie. Zrobimy sobie chyba krótką ruszadę. Ten goniec tutaj, te trzy pionki stoją raczej stabilnie. E, wiadomo, że przeciwnik tak będzie próbował grać, ale może jeszcze nie teraz, jak widać. E, C5 chyba wchodzi w grę. Tylko pytanie, czy teraz, czy może na przykład A4. A4 wydaje się takim dziwnym ruchem, ale wiecie co? Chodzi o to, że czasem wierzę na A3, może fajnie podziałać. To jest taki ruch komputerowy. Ja tak zagram. E, wydaje mi się, że to jest ruch nie najlepszy ale on mi się z jednej strony bardzo podoba. No właśnie. Teraz skoczek będzie zmierzał tutaj, ja będę miał bicie tu, więc on nie może zagrać na F5 skoczkiem. Dobra, więc gramy sobie wieża A3. Taki ciekawy ruch, żeby sobie podziałać po trójce, takie dosyć intuicyjne zagranie. On oczywiście zagrał. On mi przecież oddał tutaj pionka. Bo jak on zbije tutaj, to ja zbijam hetmanem. Oddał pionka, więc go biorę. A chwilunia gram tu, to on mi zagra tak no ładnie, ładnie tutaj my, mnie, że tak powiem może nie oszukał, ale ładnie pograł skoczek na C3 taki ruch będzie grany, może o, oh, a może tak teraz zagrać, po prostu na pionka on zagra tu, ja wtedy F3 on tu, ja tu, on mi G3 Bicie, tu skoczek broni Chyba będzie działać Dobra, gramy goniec E2 Wieża się bardzo przyda teraz w tym układzie Bo jak zagra tak, to ja zagram F3 I skoczek nie wskakuje tu Chociaż słabe pole się zrobi Nie ukrywajmy tego, ale myślę, że No bo teraz muszę zagrać F3 Muszę zagrać F3 Oczywiście on może wybić yy, i tak pewnie się też stanie. Tutaj gramy troszeczkę bardziej na strategię. Wybił. Yy, więc teraz chyba pionkiem, bo jak tu to gońcem tu się broni, czy skoczkiem? O, to są dylematy. Wydaje mi się, że pionkiem. Pionkiem jest chyba zdrowsze troszeczkę, bo naciskam cały czas tutaj, a skoczek w centrum dalej dobrze stoi. Teraz pytanie, czy nie wybić na przykład tą wieżą, yy, czy nie prostować pionków. Prostowanie pionków yy, chyba mnie tu za bardzo nie interesuje. Gramy a zaraz, zaraz, tutaj to on mi zagra tak, wtedy mu zagram tak, i w tego pionka będę chciał przy, przyodziać, że tak się wyrażę. E, no dobra, e, widzicie? No, gość ma 2350 prawie prawie, więc trzeba bardzo, bardzo uważać. Tutaj chyba takie posunięcie mi się narzuca. Nie mogę wziąć pionka jeszcze, bo tutaj skoczek wisi. E, taki ruch, no to teraz G4, tym bardziej, chociaż z drugiej strony. Nie, muszę G4. Jak on zbije, to po prostu zbije. Zbije gońcem. On jeszcze nie zbił. No dobra. Mm -hmm. I pytanie: czy on ma dobrą pozycję? Wydaje mi się, że tak, ale tak mogę zagrać. Bierze F4, ma świetną, świetną placówkę. No to trzeba mu oddać, więc chyba trzeba troszkę zamieszać i zagrajmy C5 zagrajmy C5. Jeżeli on wybije, to super. Yy, Ona raczej nie wybije. Wybicie tak, to brałem pod uwagę i wzięcie tego pionka. Ja to widziałem, tego nie skomentowałem, ale mam chyba goniec F5 bardzo fajne posunięcie, które tutaj wieża trochę ogranicza i teraz są opcje, żeby pograć dobrze po białych polach. Teraz wieża może zagrać na H3, tego pionka troszeczkę pomęczyć, choć nie wiem czy to jest dobry układ. Yy, jeszcze się yy, nad tym muszę poważnie zastanowić, ale chyba tak. Wieża H3 będzie dobrym zadaniem, dobrym yy, Raczej dobrym ruchem, dlatego że Hetman musi pilnować tego Pionka. Goniec zagrał. I teraz taki ruch mi się bardzo narzuca, żeby oddać Pionka i wejść Hetmanem. Yy, tak zagrać, tak? Tutaj zbić yy, i wejść hetmanem. Tak, to musi być dobry ruch. Yy, bez dwóch zdań To musi być dobre posunięcie, moi drodzy widzowie. Poza tym ja jeszcze mam też opcję zbicia tutaj pionka w razie czego, ale najpierw damy szacha. Ten goniec z pionkiem stoją genialnie, uważam. Czuję yy, yy, czuję tutaj, że yy, może być dobrze, yy, ale jeszcze spokojnie, yy, trzeba oczywiście pograć. No i teraz pytanie, co grać dalej? Bo to, że tak to wygląda, to nie znaczy, że już jest super. Może G3, bo jak po wybiciu to tutaj będę fajnie uderzał. Ale Hetman G4 mi się bardzo narzuca. Hetman F6 zostanie zagrane na pewno, ale wtedy wieża F3. Hetman odejdzie, tu będą groziły szachy. Nie chcę za bardzo w ten sposób, ale nie będzie groziło. To będzie OK. Dobra, grajmy. Grajmy hetmanem na G4. Hetman F6, jeszcze się zastanawiam. A, tego ruchu nie widziałem, ok. Ok, tego ruchu y, nie widziałem, niestety. Tak zagramy. Jeżeli on zagra hetmanem, to mam chyba taki ruch G3, bo on nie może zbić, bo dostaje tutaj praktycznie mata. Chyba tak. G3 bicie tutaj, 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 tutaj. wchodzi wieża, tam jest mat, dobra. Ale po tym ruchu on oczywiście nie musi bić, może zagrać tak. Czy będzie czymś mi groził? Chyba nie, bo jak zbiję tutaj. Zagrajmy G3. H może wtrącić mi wieża, H8. Ale wieża H8 to też mogę zbić tutaj. No Powiem Wam szczerze, bardzo mnie ten mój przeciwnik zaskakuje. Teraz, jak zbiję tu, on mi zbije tu. Tu, on mi tu, ja mu tu, on mi tu. Ja mu tu i wchodzę? Wydaje mi się, że tak. A jeszcze bierze F1, niestety. Tego ruchu nie przewidziałem, ale on nie musi być groźny. Bo teraz chodzi o to, że jak ja zbiję tutaj. To on zagra tutaj. Czy ja dostaję wtedy Mata. Tutaj. On wchodzi hetmanem. No tak, i dostaję Mata, więc nie mogę zbić. Ale mogę odejść na H1. I wydaje mi się, że nie będzie tutaj jakichś e, poważnych gruźb. <laughs> tak mi się wydaje. A mam 3 minuty. Ja cię kręcę, on szybko gra. Dobra, król H1. Nie, krucha 1 to tu mi wejdzie. To ja wtedy tu, on mi zbije tutaj. I będę go męczył. Dobra. Krucha 1. On zagra tak. A, ja będę musiał zbić. A, to przegrywam. Słuchajcie. To przegrywam. Czwarta porażka niestety. Znowu z tym 2300. Chodzi o to, że jak zagram tu, tutaj, to wchodzi hetman. To przeoczyłem, a jak zbiję, to dostaję ten na g 1 Aj, szkoda, szkoda, bo to była dobra gra. Tak mi się wydaje, że dobra gra. Hmm. No, niestety, no nie ma ratunku w tej pozycji. Nagadałem się tylko, że speedrun zmierza powoli do końca, aczkolwiek czwarta porażka to jeszcze nie jest dziesiąta. No tak, tutaj nic niestety nie ma w tej, w tej pozycji, no wygrał gość, był lepszy, po prostu był lepszy, co zrobić tutaj, no tak, no tutaj nic nie ma, no dobra, poddajemy się, może zagra rewanż, dosyć ciekawie grał, w ogóle ciekawy jestem, jaki on miał ranking, jaki on ma ranking w Blica? czy gra tylko szybkie, no nie, gra tylko szybkie, ok no dobra, e, taki jest speedrun. E, 244, jedziemy d4. Ok, e, no to co, coś spróbujemy zaostrzyć, a może spróbujemy zagrać jakiś gambit? Jakiś taki gambit? Nie, no może nie, nie będziemy szaleć. Czy pod publikę sobie zastosujemy jakiś gambit? O, przerwał. Za długo myślałem, przepraszam, mój błąd. 238, już się poprawiam. Sorry, zamyśliłem się, myślałem za bardzo nad ruchem, który chcę zagrać w pierwszym ruchu Gram znowu posunięcie A3, dziwny ruch, ale czasami tak grają Najlepsze odpowiedzią jest tutaj E6 Albo G6, jak widać No dobra, zagramy B4 mimo wszystko Jeżeli będzie goniec G7, to po prostu chyba skoczek na C3 Oczywiście wybicie skoczka będzie fatalne czarnymi, bez dwóch zdań Powiem wam, trochę mi szkoda tamtej partii, zresztą jak zwykle, szkoda porażek, to się tak zawsze mówi. Wyprowadzam jak najszybciej figury. Chociaż goniec b2 jeszcze można by było w sumie zagrać. Goniec na c4 może jakieś takie, kombinuję oczywiście, próbuję schodzić z teorii i nie grać głównych wariantów. Więc sobie tutaj wymyślam jakieś takie chocki, klocki. No jak zagram tak, to on mi na pewno wejdzie tu. No, no zagra tu oczywiście. Czy zbicie jest OK? Nie, zbicie nie jest OK. Czy pozwolić mu zbić? Może tak. Dobra, gramy gońcem na C4. Pozwolimy mu wziąć tu pionka. Niech bierze. Chcę zyskać czas na to, żeby wyprowadzić swoje figury. Zrobić szybko roszadę. I coś tam próbować zamieszać. Ewentualnie właśnie po wybiciu tutaj do końca na B4. Będę mógł zagrać D4. Może. Może tak, może nie. Ale y, najpierw mnie interesuje, żeby zrobić ruszadę jak najszybciej. Dobra, on chyba jest tego samego zdania i słusznie. Szybka ruszada nikomu jeszcze nie zaszkodziła. Y, I teraz tak, tutaj chyba H3 zagram, żeby goniec nie wszedł na G4. Tu jeszcze są takie opcje jak na przykład skoczek bije 4. Aj, skoczek bije 4. Słuchajcie, podstawiłem. Zapomniałem, że jest B4. Bo chciałem powiedzieć o tym, że jak tu zbije i zbije, to jest D5, ale ma jeszcze lepszą wersję, bo jak bije i zbiję, to po prostu leci mi wieża, ale z drugiej strony zagram C3 i ten goniec może nie wyjść. A to też trzeba by było chyba się zastanowić, jak to ugryźć. No właśnie, ciekawe, ciekawe rzeczy. Dobra, goniec B2. Eee. No dobrze, zobaczymy, co się tutaj dalej wydarzy. Jest A6, chcę mnie przepędzić tutaj. Pytanie, czy tak, nie mogę ci teraz spróbować. A w ogóle może teraz zbić, spić i zagrać tak? bo wybić po prostu, nie, nie mogę wieża E1 będziemy bronić pionka dostanę plombę, mogę zawsze zagrać gońcem na F1 wieża się oczywiście przydaje do tego, żeby pionka tego przepchać troszeczkę dalej, albo po prostu go przytrzymać no, goniec f1 trzeba zagrać, nie ma innego wyjścia, na d5 nie chcę, nie chcę stracić w ogóle takiego dobrego gońca. Goniec f1 tu się przytuli do króla i za chwilę coś tutaj może się wymyśli. On zawsze może tutaj się rozegrać, jak zagram w przyszłości na przykład ruch a4, ewentualnie przerzucić go ten. Dużo jest oczywiście możliwości, jest wymiana skoczku. wymieniam oczywiście hetmanem i goniec b7. Są to pozycje totalnie nie moje, dlatego teraz chyba sobie zastosuję taki ruch, nacisnę na f6. Skoczek wybije, trzeba liczyć tutaj, 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 a na końcu bije tam e6 dostanę. Bardzo nieprzyjemne posunięcie, ale mogę też zagrać sobie C4. Czyli ja za dużo nie kombinuję w tej pozycji, może po prostu d3 na spokojnie. Może po prostu d3 na spokojnie. Przytrzymam po prostu pionkę na e4. I co dalej? Tutaj trzeba jasno powiedzieć, że czarne nie mają żadnych problemów w debiucie, więc bardzo dobrze czarne zareagowały w ogóle na jakieś takie moje sztuczki. Ten drugi 6 też jak najbardziej ok. Ja tutaj białym oczywiście żadnej teorii nie znałem, nie znam. Po tym ruchu A3 w Sycylu tak sobie zagrałem, żeby nie grać teorii, aczkolwiek mogłem spróbować troszkę zagrać. Klasycznie, ale to teraz tak się mówi oczywiście, będą jeszcze okazje, rzecz jasna. Bicie, bicie na B4 i tutaj prawdopodobnie wieża C8, tak, on będzie tutaj napadał mi na pionka C2, bardzo nieprzyjemnie to będzie wyglądało, znowu, takie mam odczucia, ale też zahaczam się o punkt A6, więc to nie jest tak, że jest totalnie beznadziejnie białymi, chyba. Hetman E2, zagram tutaj, żeby bronić, ale to też bez sensu. Dobrze mówię, że bez sensu? Chyba tak! Ale jest jakiś plus, że zszedłem po prostu Hetmanem. Tutaj z diagonali A8, H1. No i teraz tak. On ma chyba proste ruchy. Hetman C7. Skoczek D7. A, jeszcze lepszy ruch. Muszę chyba się teraz przytulić do skoczka. Albo zagrać po prostu tak. Dobra, zagrajmy skoczkiem. Od razu wyjaśnię sprawę z gońcem. Jeżeli się tutaj wybije to spoko, jak zagra tutaj Hetmanem, to zawsze jakiś ruch C4 będzie można przykurzyć troszeczkę wyżej. O, a tego posunięcia to się w ogóle nie spodziewałem. Wydaje mi się, że to nie jest najlepszy ruch. Z drugiej jednak strony, moje wydaje mi się niekoniecznie musi być dobre i słuszne. Hmm, ciekawe. To mi daje trochę czasu i na przykład zagranie skoczek E3, ale widzę, że F5 jest tutaj przygotowywane bezlitośnie. Bezlitośnie to będzie wyglądało. Może zagrać G4? Zagram G4, żeby wstawić końca tu, troszeczkę ten ruch wybić z głowy. Aczkolwiek ten ruch jest jak najbardziej teraz ok. Ja bym tak zagrał, czarnymi. Po tym posunięciu. Goniec g2 i jakimś zagra f4 Będą miały bardzo słabego gońca Ale też y, okazję do tego, żeby zrobić przełom w przyszłości Grając pionem c3 na d4 ale też się potem osłabi punkt na C4. Także widzicie, to jest taki też no, zrobił się fajny układ w pozycji, gdzie gra środkowa jest niełatwa i tutaj dużo strategii, dużo takich, takich środkowych układów się pojawia i tutaj trzeba będzie naprawdę postarać się fajnie zrozumieć szachy, żeby dobrze to rozegrać. Dobra, gość zagrał tutaj, no gram goniec G2, nie pozostaje mi nic innego lepszego jak wstawić gońca. Mogę chyba gońca tutaj teraz wstawić. Chyba tak zrobię w ogóle, ale jeszcze tak teraz patrzę. Czy nie ma innej opcji? Może taki ruch. Nie, goniec na C1. Spróbujemy tego gońca. Przepraszam, najmocniej wymienić. Tutaj po wymianie będzie dobrze, ale jeżeli ja wymienię i on zbije, to skoczek wskakuje na E5 i to się może też. Dobrze chyba ułożyć czarnemu. No właśnie, teraz wybicie, on wybije pionkiem. Zagram tak. Wiecie co, ja mimo wszystko to wybiję. Niech wybije tym pionkiem. Hetmanem to zrobił. A to tego się nie spodziewałem. To teraz tak, tu się powiedzmy trzyma gram C3, żeby skoczek bronił. Jeszcze oczywiście. Ty, tym pionkiem yy, muszę się zatroszczyć, zatroszczyć o tego pionka. Moim teraz planem będzie zagranie hetmanem, żeby wymienić hetmany. Jakoś niepewnie się czuję tutaj z hetmanami w tym układzie. Jest F5, czyli idzie ostre granie. Po wybiciu on wybije. Ja muszę tu, on wybije. I tak. Będziemy walczyć. Chociaż. Nie muszę też tego przecież ruszać. Może wierzę A3 po prostu, ale on tu wejdzie. Strasznie upierdliwe ruchy może mi tutaj wykonać. Myślę, teraz, myślę, 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 czy tak nie można, ale wtedy on. Tutaj weźmie pionka. F3. Bardzo źle F3 wygląda. Ale dzisiaj krytycznie tutaj o swojej pozycji muszę mówić, no bo faktycznie tak jest. No cóż, co dalej, co dalej. Cztery porażki na koncie już, to mnie troszkę przytłacza. Ale spoko. Speedrun to speedrun. F5. Myśl Krzysztof Myśl. Po wybiciu. Goniec wybije. Tutaj, tutaj. OK, F3 wtedy będzie miał większy sens. Wejdzie skoczek. Dobra, niech chodzi. Wybijamy. Spróbujemy wymienić. Na G2. No, życie on wybije. Jeszcze taki ruch mi chodzi po głowie, żeby dać piątkę, ale to chyba jest beznadziejny pomysł. Okej, okay. czy tak nie mogę? Nie, nie mogę, bo tu mi bierze pionka. Ale tak mogę. O nie, nie mogę, bo weźmie mi tu, tu, tu i tu, będą się królem odbić. Fatalnie będzie to wyglądało. To po prostu F3. F3. Jak wybije, No to wybije. Tylko jeszcze zastanawiam, czy tym, czy tym. Może tym, żeby zagrać wieża F1? I po prostu powymieniać. Do centrum powinno się to zbijać zwykle. Um, Tworzy linię. No dobra, zbiję tym. Mimo wszystko, zbiję tym, żeby spróbować wymienić. E, bo tu jest słabość na A6, słuchajcie, e, właśnie. O tej słabości zapomniałem. Teraz ona się pojawiła bardzo mocno. Skoczek B8 i broni. Więc w tym układzie, chyba, wieża F1 będzie najlepsza, żeby wymienić wszystko. Jak wybiję do końca, to fajnie. Może, oczywiście, też odejść. Raczej jest to bardziej prawdopodobne. Ale po odejściu to ja wybiję, on wybije i na przykład zagram skoczek E3. I już na D5 będą dobrą placówkę, a jeszcze chyba lepszą na polu F5 w ogóle. Skoczek B8 pilnuje po prostu jednego piona. To też, to też dobrze zadziałało. Zwróćmy na to uwagę, że jednak jakaś słabość na końcu pozostała, więc cały ten plan z wymienieniem tego gońca może się okazywać całkiem słuszny. Dobra, poszły wymiany na, Do samego końca Z tego się chyba cieszę Chociaż jego decyzja chyba też jest yy, Raczej ok Tutaj jakieś, jakieś wieża C6 Pewnie bym grał na jego miejscu yy, Podchodzić królem trzeba Ja również muszę podejść królem Bo chyba yy, do tego Do tego tutaj miejsce trzeba podejść Ale zaraz Jak zagram tu, to on mi zagra tu Pionek wisi Wieża A3 wygląda bardzo źle, ale skoczek musi zagrać. Musi zagrać skoczek. Ale on też na tej linii, jak będzie stał, no to będzie. Gram tutaj, on może tak, oczywiście. Ja to wybiję, on wybije. Skoczek F5 i przytulę się królem później tu na D2. Poza tym, jak on zagra D4, to już wieża nie będzie broniła C3. Tak też poszło. Okej, okay, skoczek F5, tu grozi bicie, więc na pewno musi zagrać A, nie może tutaj, bo skoczek E7 czy H Król E5 musisz zagrać, mój drogi przyjacielu A Jak zagrasz król E5 To wtedy ja zagram tutaj, przejdę wieżą I będę cię męczył, mam nadzieję Łe, podstawka, słuchajcie, bije tu i biorę wieżę Hello, no to nic prostszego Czyli w końcówce taktyka się tutaj udała No, i król tutaj, bije wieże i po prostu jest realizacja. Czy coś lepszego jeszcze mogę zagrać? Taki ruch nie? No chyba nie. Chyba po prostu wybicie i wystarczy zagrać tu, skoczek D7, wieża D8, biorę skoczka. Dosyć szczęśliwie chyba tutaj się udało, bo tak podejrzanie debiut został zagrany przez Białe, czyli przeze mnie. Pierwsza partia. Szkoda pierwszej partii w dzisiejszym odcinku. No cóż, ale muszę przełamać tego gościa 2-300 jakiegoś w końcu jak trafię. Przecież to nie było aż takie trudne. Tam pozycja była całkiem ok. Za, za dużo zacząłem gadać. Dobrze, tutaj biorę, a on jeszcze tutaj walczy oczywiście. No właśnie, żeby tak. Zwrócić na to uwagę, że jeszcze te piony mogą iść szybko, więc teraz pytanie, czy brać tego, czy podejść królem. Ja jestem zwolennikiem, żeby podejść królem mimo wszystko, bo tu król mógł jeszcze zagrać, ale nie do tam. W zasadzie to są wszystkie, wszystkie warianty, które wygrywają. Dobra, gram tu, biorę tego pionka i jest po zawodach. Po prostu będzie łatwiej potem grać, jak wezmę tego pionka. No właśnie, gość się poddał. No cóż, moi drodzy, dzięki za dzisiaj. Dwie partie, jedna porażka, jedna wygrana. Widzimy się w kolejnych odcinkach i zapraszam Was już z tego miejsca. Dzięki, do zobaczenia.